Halleluja. Jezus żyje, On zmartwychwstał. Jakże tu nie rozpocząć tymi słowami? Amen. Drogi zboże, a też drodzy internauci, macham do kamery, bo wiem, że wielu, wielu nas słucha rozsianych po świecie. Chcę wam życzyć wiele Bożego błogosławieństwa przez ten czas świąt i nie tylko. Na każdy kolejny dzień również. Życzę wam, kochani, tego, abyśmy żyli mocą zmartwychwstania nie tylko przez święta, ale przez cały rok. Abyśmy wiedzieli, że to On jest Panem nad każdą sytuacją, nad każdym strachem, każdą depresją, każdą chorobą przez cały rok. Życzę wam tego, abyśmy żyli w radości. W radości zmartwychwstania. Amen. Chwyćmy to i trzymajmy się tego. Niech Bóg wam błogosławi, moi drodzy. Kochani, zanim przeczytam pewien fragment Bożego Słowa, jak najbardziej świąteczny, podkreślam, bo to, co zacznę mówić, ze świętami się wam kojarzyć nie będzie na początek, ale uspokajam, będziemy jak najbardziej zagłębiać w tekst mówiący o zmartwychwstaniu, ale najpierw pewna historia. Historia, którą jak usłyszałem, troszkę mnie zaskoczyła i powiem szczerze, stała się inspiracją do całego tego usługiwania, które dziś będę chciał przekazać. Posłuchajcie. Był pewien człowiek, który miał nowy samochód i bardzo go pieścił szmateczką, polerował, wiele mu uwagi poświęcał i kiedy był w czasie takiej czynności, przechodzeń wokół jego posesji, zatrzymał się, oparł się o furtkę i tak się przyglądał. Ten, który czyścił ten samochód, tak patrzy i mówi, co? Ładny samochód, podoba się, co? Tamten za furtkę mówi, no tak, ładny. Po chwili dziwnej ciszy ten właściciel tego samochodu mówi, no, to jest nowy samochód. Dostałem go od wujka. Aha. Po krępującej ciszy znów ten, który czyści samochód, w końcu mówi w ten sposób do tamtego. Chciałbyś mieć takiego wujka, no nie? A tamten za furtki odpowiada, ja chyba chciałbym być takim wujkiem. Cisza, co? Ta historia, ta puenta mnie zaskoczyła. Szczerze mówiąc, musiałem pomyśleć trochę, gdzie tu moje priorytety by były. Ale moi drodzy, ta historia sprowokowała pewne myśli. Moi drodzy, w życiu jest niezwykle ważny balans, proporcje między przyjmowaniem a dawaniem. Bo kiedy te proporcje będą zachwiane, kiedy będziemy tylko brać, brać, brać i brać, to nasze życie zacznie się chwiać. O, chyba nawet rym mi wyszedł, tak? To niechcący. Moi drodzy, naprawdę, to nawet w tym życiu doczesnym, fizycznym jest bardzo ważne. Bo kiedy ktoś tylko przyjmuje i przyjmuje i przyjmuje, to wiecie co, po pewnym czasie straci nawet zdolność do przyjmowania. Albo powiem inaczej, liczba tych, którzy chcą mu dawać, będzie się zmniejszać. Bo wiecie jak to jest? Jeżeli ktoś ciągle bierze i bierze i bierze, to powoli nawet zatraca wdzięczność za to, co bierze. Za jakiś czas będzie funkcjonował w ten sposób, że będzie uważał, że to wszystko się mu po prostu należy. I kiedy jesteś kimś, kto mu daje, za chwilkę stracisz motywację, żeby mu dalej ciągle dawać. Moi drodzy, to samo jest w życiu duchowym. To jest cudowne, że możemy brać. To jest cudowne, że możemy brać od Ojca. Ojciec nam chce dawać i powinniśmy brać bez zahamowania, ale nie po to, żeby tylko się sycić i sycić. My mamy być kanałem przepływu. My mamy być tymi, którzy biorą i dają. A powiem wam, im więcej dajemy, tym więcej będziemy mieć zdolności przyjmowania. A teraz tekst. To sobie zostawimy, wrócimy do tego na koniec. Myślę, że to jest ważny obraz i wrócimy, obiecuję, wrócimy do tego na koniec, ale na razie przeczytajmy sobie tekst z Ewangelii Łukasza,
24 rozdział, będziemy czytać od wersetu 13, ale pierwszych 12 wersetów króciutko streścimy. One już były cytowane tak naprawdę z innej Ewangelii, z Ewangelii Marka były cytowane przez prowadzącego. Nie będę tego cytował wszystkiego, ale wspomnę. Moi drodzy, to jest ten niesamowity moment. Spróbujmy wczuć się w atmosferę tego poranka. Oto kobiety idą do grobu z maściami, prawda? Nie są świadome tego, co się wydarzyło. Przychodzą i doświadczają czegoś niesamowitego. Kamień odwalony, grób pusty. Nie rozumieją tego, spotykają aniołów. Aniołowie im tłumaczą i mówią aniołowie im, czy nie pamiętacie, co wam powiedział jeszcze w Galilei, że musi wycierpieć, że musi być ukrzyżowany, że na trzeci dzień zmartwychwstanie. I zobaczcie, kobiety to chwytają. Kobiety były szybsze od mężczyzn w tym momencie. Bo kobiety to chwyciły, zrozumiały, uwierzyły i pobiegły do uczniów. Uczniowie, mężczyźni tak nie za bardzo. Myśleli, że to rozemocjonowane kobiety, że coś się im przywidziało. Ale też pobiegli, nie wszyscy. Też pobiegli, zastali to tak, jak to było opowiedziane. Moi drodzy, widzicie tą atmosferę tej wzrastającej radości, że chyba faktycznie to jest prawda, że to jest fakt, że Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Że to, co wydawało się przed chwilą porażką, jest triumfem. Ale od wersetu 13 zaczyna się nagły zwrot klimatu. Bo czytamy tego samego dnia. Za chwilkę to przeczytamy, ale tak się rozpoczyna. To był ten sam dzień. To był ten sam dzień, kiedy dwaj uczniowie idą, ale w zupełnie innym nastroju. Chociaż wiedzieli o tym wszystkim, co powiedzieliśmy przed chwilką. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się ostatnio w niej wydarzyło. Pan zapytał, a co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił wobec Boga oraz całego ludu jako prorok, wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali się im aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął. O nierozumni, o gnuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszących się do niego. W ten sposób zbliżył się do wsi, do której zdążali. A on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wy mogli jednak na nim zostać z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień już się ma ku końcowi. Wystąpił więc z nimi i został. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły się im oczy, poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serca nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei
dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Czujecie ten ciężki klimat? Dwaj uczniowie idą z miejsca największego cudu, z Jerozolimy. Odchodzą, dlatego że wszystko im runęło. Oni się spodziewali zupełnie czegoś innego. Oni się spodziewali, że On zacznie, Jezus zacznie wyzwalać Izraela spod okupacji rzymskiej. Być może zasiądą gdzieś tam na fotelach ministrów. To były ich oczekiwania. Nic takiego się nie wydarzyło. On po prostu pozwolił się zabić. I teraz są smutni, są przygnębieni, stracili sens i cel życia. Odchodzą rozczarowani, zawiedzeni, rozczarowani. Zerknąłem sobie do słownika PWN, co znaczy słowo rozczarować. To jest zawieść czyjeś oczekiwania, czyjeś wyobrażenia. Jak to jest? Że ludźmi można się rozczarować, to wiemy. Prawda? Wiecie, człowiek może nas rozczarować. Człowiek może zawieść nasze oczekiwania. Nawet niechcący, nawet bez złych intencji, ale to jest możliwe. Ale Bóg? Czy Bóg może nas zawieść? Nigdy. Ale coś innego jest, że możemy się czuć rozczarowani. Zupełnie coś innego. Moi drodzy, uczniowie czuli się zupełnie zawiedzeni i rozczarowani. Chociaż Bóg ich nie zawiódł. Problem polega w tym, że oni mieli fałszywe oczekiwania. Oni oczekiwali na coś, czego Bóg nie obiecał. Oni oczekiwali na coś, czego Bóg nigdy nie zapowiedział. I dlatego rozminęli się z tym, na co liczyli. Mówią w 21 wersecie, a myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. I tak się nie stało. Drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, jeśli będziesz miał niewłaściwe oczekiwania, jeśli twoje oczekiwania względem Boga będą niewłaściwe, to nie zdziw się, wcześniej czy później doznasz zawodu. Ale to nie Bóg będzie winny. Moi drodzy, musimy poznawać dobrze Boga. Musimy Go dobrze poznawać w Jego Słowie, żeby mieć właściwe oczekiwania wobec Niego. Niewłaściwe poznanie rodzi fałszywe oczekiwania. A to się kończy tym, że człowiek potem traci grunt pod nogami. Że się mu wiara załamuje. Moi drodzy, Bóg zawsze był, jest i będzie wierny swojemu słowu. Swoim obietnicom. Co powiedział, w 100% dotrzyma. Swojemu słowu. Obietnicom. Ale nie temu, co czasem my o nim myślimy. Rozumiemy? Czasem bywa inaczej, że my myślimy coś innego. Moi drodzy, jak wielu ludzi już doznało zawodu, jak wielu ludzi już przeżyło kryzys wiary, coś się im rozsypało w życiu, bo nie tego oczekiwali od Boga. Moi drodzy, musimy mieć właściwe oczekiwania. Czasem, kiedy ludzie myślą, że Bóg będzie realizował każdy ich kaprys, to potem tak to się kończy. Kiedy ludzie myślą, że Bóg, podkreślam słowo, musi uzdrowić ich każdą chorobę, to mogą się zdziwić potem. Moi drodzy, jeżeli nie zakładają, że Bóg może dopuścić cierpienie, to można potem mieć rozczarowanie. Ale nie Bogiem, tylko swoimi spostrzeżeniami. Moi drodzy, popatrzmy choćby na Kościół prześladowany. Przecież to jest Kościół. Przecież to są Jego umiłowane dzieci. A czasem przeżywają wiele różnych trudnych spraw. Moi drodzy, Bóg jest niesamowity. Musimy to dobrze rozumieć. Bóg uzdrawia. Bóg czyni cuda. Gdybym miał czas, to bym teraz mógł mówić i mówić o cudach, które dokonał w moim życiu, w mojej rodzinie. I my nadal czekamy na cuda. Modlimy się o cuda, ale musimy zrozumieć, że On czyni to, co On uważa za najlepsze. To On czyni to, co jest Jego wolą, najlepszą dla nas.
Opowiem wam wydarzenia, które działy się w tym miesiącu, w kwietniu. Dotyczą naszych znajomych. Jedna osoba z kręgu naszych znajomych nagle zachorowała. Nagły guz pojawił się w takim trudnym miejscu, rósł bardzo szybko. Wymagana była priorytetowo, bardzo szybko operacja. Było to bardzo dokuczliwe. Więc lekarze szybciutko ustalili termin z zabiegu. Ale jeszcze, bo to miało być chyba w któryś tam wtorek, ale w niedzielę wieczorem modlili się w domu gorąco. I wiecie co? Rano ta osoba wstaje i guzu nie ma. Po prostu nie ma. Tak jakby go nie było nigdy. I ta osoba, choć jest z lata wierząca, po prostu stanęła przed Bogiem zaskoczona i mówi: Boże, jak to, już? Tak szybko? Jak to? Jedna modlitwa i zdrowa? I nie muszę iść do szpitala? Poszła do tego lekarza, który ją prowadził, który ją skierował, który miał operować. Zbadał, chociaż to było oczywiste. Mówi, nie ma najmniejszego śladu. Tam nigdy nic nie było. Tak by mógł powiedzieć, gdyby sam wcześniej jej nie skierował. Tak jest nasz Bóg. Ale wiecie co? W tym tygodniu, w którym miała być to operacja, w tym domu pojawił się jeszcze poważniejszy problem. I modlili się. Ale Bóg poprowadził ich do szpitala. Do lekarzy. Musiała ta osoba, ktoś inny z tego domu, przejść przez trudną operację. A za 2 tygodnie znowu. Moi drodzy, ten sam dom, te same osoby, a jakie różne prowadzenie. Nasz Bóg jest dziwny. Nasz Bóg naprawdę czyni to, co jest najlepsze. I w tym, wiecie, mamy problem. Bo wielu ludzi, kiedy słyszy, że kiedy cierpi, kiedy musi iść do szpitala, kiedy musi się poddać operacji i kiedy ktoś mu mówi, że to jest najlepsza droga, to się coś buntuje. Ale moi drodzy, musimy wiedzieć, że Bóg naprawdę z miłości do nas robi to, co najlepsze. To, co najlepsze. Kochani, życie nie oszczędzało i nie będzie oszczędzać nam sytuacji, gdzie będziemy doświadczani, gdzie będziemy przechodzić przez trudne sytuacje. Nie na darmo są obietnice, choćby z Księgi Izajasza, że kiedy będziesz przechodzić przez ogień, nie spłoniesz. Przez wody nie zaleją cię. Pięknie to brzmi, ale pomyśl sobie, że przechodzisz przez ogień. To parzy. Prawda? Kochani, zanim uczniowie z Jezusem wyszli do ogrodu, do Getsemane, to Jezus powiedział do Szymona coś takiego. Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Oto szatan atakuje. I czemu Jezus nie powiedział coś takiego? Ale ja mu zabroniłem. Ale ja mu nie zezwoliłem na to, żeby was atakował. Fajnie by było, nie? A Jezus tak nie zrobił. Jezus się od nich modlił. A potem daje im niesamowitą radę. Kiedy byli już w ogrodzie Getsemane, Jezus mówi do nich tak. Módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. To jest rada. To jest najlepsza rada. Módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby, która się ma pojawić. Moi drodzy, wykorzystujmy czas. Kiedy jest dobrze. Nie lekceważmy to. Czasem jesteśmy tacy zalatani. Czasem wydaje się nam, że wszystko tak świetnie idzie. Wykorzystujmy ten czas, aby być mocnym w momencie, kiedy próba się pojawi. Bo wiecie, jest tak, że te próby, pokusy, sztormy, burze, jak zwał, kiedy one przychodzą, to jedni wychodzą przez nich zwycięsko, jedni wychodzą przez nich wzmocnieni, a inni, no nie chcę powiedzieć, że padają, ale grunt się chwieje. Ale są później rozczarowani Bogiem. Są zawiedzeni, tak jak uczniowie idący do Emaus. Wiecie, i ten temat mógłbym kontynuować, ale myślę, że to rozumiemy. Chcę zwrócić uwagę na coś innego. Chcę zwrócić uwagę na to, co Jezus zrobił z tymi ludźmi, którzy przeżywali ten kryzys.
co Jezus, w jaki sposób im przyszedł z pomocą. I już od razu chcę pokazać, że to, w jaki sposób Jezus im przyszedł z pomocą, to również jest instrukcja dla nas, jak my mamy przychodzić z pomocą do ludzi wokół nas. A więc po pierwsze, poruszmy trochę wyobraźnię, wróćmy do tej sytuacji. Oto są te wydarzenia. Krzyż, Wielki Piątek w naszej nomenklaturze, krzyż, Golgota, ukrzyżowanie. Wiecie, w tym momencie oprócz garstki ludzi nikt w Jezusa nie wierzył. Całe te tłumy, cała ta gawieć, przywódcy uważali go za największego nieudacznika, za przegranego. A teraz okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Teraz on zmartwychwstał. Teraz on jest Bogiem Wszechmogącym. Teraz on mógłby, wiecie, przyjść i to wszystkim udowodnić. Mógłby przyjść w miejsce tam do świątyni i stanąć przed tymi, którzy go skazali i powiedzieć, i kto tu miał rację, i kto tu jest Bogiem. Ale zauważcie, on nic takiego nie robi. On dołącza do dwóch sfrustrowanych facetów, którzy sobie idą, którzy uciekają. Zobaczcie, moi drodzy, na niesamowite działanie Boga. Tego, który właśnie zmartwychwstał. Tego, który jest potężny, który ma moc przemieszczać się bez ograniczeń. Ale on, że tak powiem, marnuje czas, w cudzysłowie, dla dwójki uczniów. Czy Jezus miał dużo czasu? Nie chcę brnąć w to. Ale wiecie co? On miał plan. Jezus miał plan przez 40 dni. Może uczniowie to nie wiedzieli, ale on wiedział, że zostało mu 40 dni. I w tym czasie musiał przygotować Kościół do istnienia. W tym czasie musiał powołać Kościół do istnienia, zrobić jego fundamenty. Kościół, który z dzisiejszej perspektywy wiemy, że przetrwał. I to niesamowicie. Jezus po niego niedługo przyjdzie. A on w cudzysłowie marnuje czas, żeby dołączyć do tych dwóch i iść razem z nimi. Drogi przyjacielu, czy wiesz, że Bóg ma dla ciebie czas? Jeśli masz pytania, jak oni mieli, jeśli masz pytania o wiarę, o życie, o Boga, to je artykułuj, to je mów Jemu. Wiesz, że kto Boga przyciąga? On podejdzie do ciebie, On ci będzie towarzyszył, On przyjdzie do ciebie i będzie ci chciał to wytłumaczyć. Albo wiecie co? On często do tego używa ludzi. Ileż to razy słyszałem historie takie, kiedy ktoś szukający Boga miał pytania w swoim sercu i oto pojawiali się ludzie, którzy nawet tych pytań nie słyszeli, a przychodzili z odpowiedzią na dokładnie drążące go pytania. Moi drodzy, Jezus ma czas dla ciebie. Popatrzcie, On idąc z tymi uczniami im nie przerwał. Wiecie, to jest, jak to musiało brzmieć w Jego uszach? Oni idą, narzekają i mówią, że Jezus leży w grobie, że Jezus nie żyje, a On idzie z nimi. Przecież to dla Niego musiało brzmieć totalnie abstrakcyjnie. Ale zobaczcie, On im nie przerywa. On im daje czas, żeby się wyżalili, żeby się wygadali, żeby opowiedzieli o swoim dramacie, o swoich niespełnionych oczekiwaniach, o tym wszystkim, co ich dotyka, co ich boli. Choć dla Jezusa to było zupełnie bez sensu. Ale zobaczcie, On im nie przerwał. On ich wysłuchał. Jezus ma czas i ciebie wysłuchać. Ale kochani, zobaczcie, tutaj drobny wtręt. Pamiętacie ten samochód i ten dylemat mieć wujka czy być wujkiem? Oto biorę od Ojca Jego czas, Jego zainteresowanie dla ciebie. A mamy czas dla innych? Czy masz czas dla innych? Czy masz czas, aby dołączyć do kogoś i być z nim, i wysłuchać go, i nie przerywać mu, choćby to brzmiało jak bez sensu w twoich uszach? Na razie tego nie będę kontynuował, wrócę do tego w drugiej części. Zobaczmy, co Jezus robi dalej. On idzie z nimi, dołączył do nich i dalej czytamy, że On zaczął wyjaśniać im wszystko o sobie w Piśmie. Począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków. Słuchajcie, mieli godzinę biblijną, jak nic.
dokładnie rozważanie Bożego Słowa. Pomyślcie, co Jezus chciał osiągnąć. Po co dołączył do tych dwóch, jak powiedziałem, sfrustrowanych uczni? Jaki był jego cel? Myślę, że po pierwsze celem jego było to, żeby go rozpoznali. Żeby rozpoznali, że on żyje. Po drugie, celem było to, żeby wrócili do Jerozolimy, dlatego że tam w Jerozolimie będzie tworzył się Kościół, że tam w Jerozolimie stąpi Duch Święty. To było jego celem, żeby oni tam wrócili. Było jego celem to, żeby oni zrozumieli jego plan. Celem jego było to, żeby pokonali zniechęcenie, rozczarowanie i żyli w radości. Wiecie co? Wiem, że to zabrzmi głupio, ale gdybym był na miejscu Jezusa, zrobiłbym to szybciej i łatwiej niż ten proces tłumaczenia słowa. Po prostu cud. Czy Jezus nie mógł zrobić jakiegoś cudu przed nimi? Czy Jezus nie mógł cokolwiek uczynić, żeby oni go rozpoznali? Miał wszelkie do tego możliwości. Nie chcę dywagować, ale mógł, nie wiem, rozmnożyć chleb w swoje ręce. Mógł zniknąć przed ich oczu i pojawić się z drugiej strony. Mógł spowodować, żeby, nie wiem, oślepli na chwilkę i odzyskali wzrok. Wielkie wow, Jezu, to Ty. Prawda, jakie to by było łatwe. Jakie to by było szybkie. To było paręnaście sekund i cel osiągnięty. I oni by natychmiast zrozumieli, to jest Jezus. I biegusiem z powrotem do Jerozolimy, do uczni. Ale zobaczcie, Jezus tego nie czyni. Jezus wybrał inną drogę. Jezus wybrał trudną i żmudną drogę powolnego tłumaczenia według pism. Moi drodzy, okazuje się, że jeśli człowiek, ja i ty, nie będziemy poznawać Boga przez słowo, przez to słowo, przez Biblię, to nasze życie nigdy nie będzie mogło w dobry sposób, w właściwy sposób funkcjonować. Nigdy nie będziesz mógł prawidłowo wierzyć i prawidłowo żyć. Moi drodzy, musimy poznawać w tym słowie Boga takiego, jakim On jest. Choćby po to, żeby nie mieć później rozczarowań. W naturze ludzkiej zawsze tak było i ciągle tak jest, że człowiek woli cud. Szybko. Zobaczyć cud. Kiedy Jezus rozmawiał z Żydami, to Ewangelia Jana 6 rozdział opisuje, kiedy Jezus z nimi miał tą długą dysputę, tam w pewnym momencie Jezus im mówi, albo inaczej, Żydzi pytają, co mamy zrobić, by wypełniać wolę Boga? A Jezus im bardzo prosto odpowiada, wierzyć we mnie. Wierzyć w tego, którego On posłał. I wiecie, co pytają? Żydzi mu mówią, okej, ale jakiego cudu dokonasz, abyśmy mogli go zobaczyć i uwierzyć ci? Czego możesz dokonać? To werset 30, według nowszego przekładu. Jakiego cudu dokonasz? Jak mamy wierzyć w ciebie? Pokaż nam jakiś cud. Wiecie, Jezus żadnego cudu im nie pokazał. On wraca do słowa. On wraca do ksiąg mojżeszowych. I zaczyna im tłumaczyć tę historię o mannie, którą Bóg dał. I potem kończąc mówi, że ja jestem chlebem żywym. Jeśli ktoś będzie spożywać ten chleb, będzie żył na wieki. Moi drodzy, nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez takiego absolutnego umiłowania tej księgi. Bez prawdziwego umiłowania Biblii. Czy czasem ludzie gdzieś, nie wiem, dołączają się do zborów, do kościołów, bo jest fajnie, bo fajna muzyka, bo fajni ludzie. To jest wszystko fajne, ale musi być fundament. Musi być słowo. Musi być słowo. To słowo pokazuje nam, jak mamy żyć. Moi drodzy, powiem tak, że moja i twoja jakość życia, jakość wiary nie zależy od tego, ile cudów przeżyjesz, ale jak znasz Boga. Jak znasz Boga opisanego w tym słowie. Jezus nie objawił się uczniom po drodze w żaden inny sposób, jak właśnie przez słowo. Mógł pójść na skróty. Tak jak powiedziałem, cokolwiek mógł zrobić. I oni by natychmiast uwierzyli. Problem w tym, na ile by to było trwałe. Czy Jezus na nich mógłby budować swój Kościół? Moi drodzy, dzisiaj jest niewiele inaczej. Dzisiaj w mentalności ludzi
Bardzo często jest to poczucie pójścia na skróty. Cuda, żeby się działo. Jak się nie dzieje, to jest kiepsko. Wiecie, jest tyle konferencji wokół nas, gdzie to jest gdzieś promowane. Nie krytykuję, bo czasem są i dobre konferencje. Moi drodzy, ale jest różnica. Za czym biegamy? Czy szukamy rzeczywiście Boga? A cuda będą temu towarzyszyć? Czy pozmienialiśmy priorytety? Moi drodzy, ja wierzę w cuda. Sam ich wielokrotnie doświadczyłem i wierzę, będę doświadczał. I wierzę, że my jako zbór będziemy ich przeżywać. Ale powiem wam, musicie mnie dobrze teraz słuchać, że choćbym już żadnego cudu nie zobaczył, to wierzę, że Bóg jest Bogiem niesamowitym. Że Bóg jest Bogiem, który nas ukochał. Że Bóg jest z nami. Rozumiecie to? Ja wierzę, że jeszcze zobaczymy wiele cudów, bo one nam będą towarzyszyć. Jeżeli naprawdę Jego będziemy szukać, jeżeli naprawdę się Jego uchwycimy, to cuda będą podążać za tym. Ludzie, którzy pozmieniali priorytety, bardziej biegają za cudem niż za nim samym, by go poznawać w Słowie, bardzo często, jeśli przeżyją cud, nawet nie umieją go wykorzystać, a tym bardziej powtórzyć. Już wytłumaczę, o co mi chodzi. Użyję pewnego obrazu. Wiele lat temu, jeszcze byłem kawalerem, czyli wiele lat, zaproszono mnie na grzybobranie. Przyjaciele, którzy gdzieś tam mieszkali w Wiśle, zaprosili mnie na grzybobranie. Ja nigdy w życiu wcześniej nie zbierałem grzybów, ale lubiłem las. Dlatego dałem się namówić, czemu nie? Myślałem sobie, pochodzę sobie po lesie, co tam grzyby, będę z nimi. Tak się mi wydawało, ale kiedy, wiecie, rozpoczęło się, to taka, wiecie, taka męska rywalizacja, żeby znaleźć coś, nie? No ale dobrze, zaczęliśmy szukać i patrzę, a oni ładują do koszyków co chwilkę grzyb, co jeden piękniejszy, a ja nic. No patrzę, jak to możliwe, no patrzymy w te same miejsca. Oni zbierają, ja nie widzę nic. I trwało to tak dłuższy czas, coraz bardziej zniechęcony. Już myślałem, że sobie odpuszczę. I wiecie, i nagle, dosłownie, grzyb mi wyskoczył spod nogi. Piękny borowik. Wiecie dlaczego? Bo w niego kopnąłem. Dlatego mi wyskoczył. Mam. Nawet go nie uszkodziłem. Mam. Cud. Wiecie, przytrafił mi się cud. No i wielka sensacja. Moi przyjaciele mówią, no najtrudniej było pierwsze, to teraz już pójdzie. Niestety to był jedyny. Trochę się zmieniło od tego czasu, już potrafię znaleźć. Lubię bardzo, zwłaszcza w miejscach, gdzie one rosną. Więc jeśli ktoś zna takie miejsca, to polecam się. Ale do czego zmierzam, moi drodzy? Dlaczego ja nie potrafiłem tego mojego cudu z grzybem powtórzyć? Bo byłem nowicjuszem. Oni w tym tkwili od dziecka. Las to było dla nich miejsce, w którym byli non-stop. Oni byli prawdziwymi grzybiarzami. Oni znali wszystko. Wiedzieli, jak to robić. A ja byłem nowicjuszem. I nie miałem o tym zielonego pojęcia. Wiecie, i tak to bywa z ludźmi, którzy nie znają słowa, którzy są nowicjuszami. Nawet jeśli się cud przytrafi, to nie wiedzieć, jak go powtórzyć. Bo jeżeli zdarzy się sytuacja, że kolejny cud potrzebny, czyli jesteś w kolejnej opresji, w kolejnym dramacie, to znowu panika, to znowu strach, to znowu narzekanie, to znowu niezrozumienie. Ale kiedy będziemy zanurzeni w Słowie, to będziemy wiedzieć, kto jest dawcą życia i cudów również. Moi drodzy, kolejna sprawa, kolejna sytuacja, która mnie zadziwia, która mnie zaskakuje. Na nią chyba szczególnie chcę zwrócić uwagę, chociaż nie będę się na nią rozwodził długo, ale ciężar gatunkowy ma ona dla mnie ogromny.
Zobaczcie, werset 28 mówi: i przymusili go, by pozostał. I przymusili go, by pozostał. On jakby chciał iść dalej. Oni chcieli się zatrzymać. I przymusili go, czy wymogli na nim, żeby pozostał. Czy wiesz, że można Jezusa do czegoś, nie wiem jak to nazwać, przymusić to trochę złe słowo, ale na nim coś wymóc, uprosić i od razu się nam otwiera lista naszych problemów, prawda? Do czego bym go tu mógł przymusić? Jest tylko jedna rzecz. Do tego, by pozostał. Tak mówi słowo. Do tego, by pozostał dłużej. Do tego go możesz przymusić. I to rób. I to róbmy. Moi drodzy, w objawieniu Jana w 3 rozdziale Jezus sam nam daje, otwiera nam furtkę do tego. On sam mówi: stoję u twoich drzwi i kołaczę. Wpuść mnie, a będę wieczerzał. Żydzi dokładnie rozumieli to słowo. Wieczerzał, to znaczy zostanę na długo. Dla Żyda wieczerzanie to nie było tylko po prostu posiłek zjeść. To było długi czas relacji. Moi drodzy, to jest coś, co mnie najbardziej dotyka chyba w tym słowie. Uproś go, by pozostał dłużej. Nawet tak zatytułowałem moje dzisiejsze słowo. Uproś go, by pozostał dłużej w twoim życiu. Niech tobie na tym zależy. Niech tobie na tym zależy, żeby to nie była przygoda, że spotkałeś go po drodze, żeście trochę porozmawiali i potem przy jakiejś okazji do niego wrócisz. Uproś go, by pozostał dłużej w twoim życiu, ale również i w zborach, w zborze, w naszym zborze. Moi drodzy, czasem dziwimy się, czy fascynujemy się historiami przebudzeń gdzieś, które były. Jak one przyszły? Skąd się pojawiły? Byli tam ludzie głodni Boga. Byli tam ludzie, którzy mówiąc tym językiem, uprosili go, by pozostał dłużej. Moi drodzy, to jest niesamowite. Jezus dał się namówić. Jezus dał się namówić na to, by pozostać dłużej z nimi. Weźmy to sobie mocno do serca i namów Jezusa. Namawiaj go, żeby pozostał dłużej w twoim życiu i w twoim sercu. Idźmy dalej. Zobaczcie, w jaki sposób Jezus dalej funkcjonuje. Jest z nimi. Jest z nimi już w domu. Dał się namówić. I zobaczcie, teraz Jezus nie robi niczego spektakularnego. Wziął do ręki chleb, zaczął łamać. To nie był żaden obrząd, to nie była żadna ceremonia. To było zwyczajne postępowanie przy kolacji. Zobaczcie, on niczego na nich nie wymuszał. Mnie to zadziwia, że Jezus tyle czasu poświęcił im i ani razu nie powiedział: no co jest, nie widzicie, że to ja jestem? Że ani razu niczego nie przyspieszył, nie wymógł na nich niczego, nie podkręcił atmosfery. Zostawił czas, aby go oni mogli rozpoznać. Zostawił czas, aby Duch Święty mógł w nich pracować i w odpowiednim momencie ich oczy się otworzyły. Moi drodzy, siła wiary, mojej i twojej, polega na tym, że go rozpoznajemy, że go szukamy, a nie w dowodach. Moi drodzy, jestem przekonany, że i dzisiaj na tym miejscu, teraz, właśnie teraz, kiedy mówię, jest tak, że jedni mogą przysypiać, a inni będą odczuwać, będą dotykać Boga. Będą dotykać i będą wiedzieć, że On tutaj jest. I to jest kwestia każdego indywidualna z nas. Jezus niczego im nie udowadniał, On czekał, aż go po prostu rozpoznają. Zostawił miejsce Duchowi Świętemu, aby go rozpoznali. I już ostatnia rzecz w tym cyklu, w tej pierwszej części oczywiście. Kiedy go rozpoznali, to znikł. Dziwne, nie? No przecież jak to? No skoro go rozpoznali, to teraz mogli mieć świetny czas. To teraz mogli mieć świetną relację z Nim. Och, to Ty jesteś. Teraz sobie mogli pogadać. Mogli powiedzieć: no Jezu, no jak to, no tyle żeśmy szli, no nie mogłeś nas jakoś tam, nie wiem, trącić, jakoś nam się pokazać, no. No i mogli mieć teraz świetny czas, mogli razem pójść do Jerozolimy. Ale nie. Jezus znowu wie, co robi. Bo Jezus wie, że siła ich wiary polega na tym, że wierzą, a nie oglądają.
Na tym polega siła ich życia i naszego również, że oni w to wierzą, chodzą wiarą, a nie oglądaniem. Moi drodzy, to wszystko, co powiedziałem do tej pory, to jest jakby cały czas obraz tego, co odbieramy. W jaki sposób Jezus przychodzi do nas, aby nam pomóc. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy w problemie, w kryzysie, czy wtedy jakkolwiek. Cały ten proces, o którym powiedziałem, czyli to, że Bóg ma zawsze dla nas czas, że Bóg objawia się w swoim Słowie, że Bóg pozwolił się nam mówić, by pozostać dłużej, że zostawia przestrzeń dla Ducha Świętego i tak dalej. To wszystko, co powiedziałem, jest obrazem tego, że my bierzemy, że my od Niego bierzemy. Prawda? Wracamy do samochodu i wujka. Teraz co z tym zrobimy? Moi drodzy, niezwykle ważne jest w naszym duchowym życiu zachować proporcje między tym przyjmowaniem a wypływem. Ja kocham przyjmować od Niego. To jest cudowne, nasycać się Jego obecnością. I chcę tego więcej i więcej. Nie zrozumcie mnie źle, że ja chcę ograniczać przyjmowanie. Wręcz przeciwnie, jeszcze więcej. Ale nie po to, by duchowo tyć. Po to, by innym przekazywać. Moi drodzy, Kościół ma być tak naprawdę tą szalupą ratunkową dla świata. Tą szalupą, która będzie jeździć i patrzeć, gdzie rozbitkowie. Podawać ręce. A nie Titanikiem, na którym trwa zabawa. Moi drodzy, Kościół jest powołany po to, aby to, co odbierać, przekazywać dalej. Kanał przepływu Bożego błogosławieństwa. A więc teraz konkretnie. Przez te punkty, które przeszliśmy, idźmy jeszcze raz. Czy znajdziesz czas? To już wcześniej powiedziałem. Czy znajdziesz czas dla kogoś, żeby iść z Nim? Trudne pytanie. W dzisiejszych czasach, kiedy praktycznie wszyscy mówią jedno zdanie, nie mam czasu. Praktycznie każdy powie, oj, czasem na czele ze mną, nie ma czasu. A to jest kłamstwo. To tylko źle poustawiane priorytety. Moi drodzy, czy znajdziemy teraz czas, by dołączyć do kogoś, do konkretnych osób, które potrzebują Twojego towarzystwa, które potrzebują się wygadać, a Ty im nie będziesz przerywał, chociaż będą mówić dla Ciebie głupoty, ale ich wysłuchasz i będziesz im chciał pomóc. Czasem samo to, że wysłuchasz, to już będzie dużo. Czy znajdziesz czas dla jednej, dwóch, trzech osób? Druga sprawa. Poznawanie przez Słowo. Moi drodzy, Bóg chce, abyśmy Go poznawali przez Słowo, ale żeby to Słowo im przekazywać. Wiecie, siła Kościoła, słuchajcie dobrze, nie polega na tym, że mamy czterech, pięciu, czy sześciu, czy ile świetnych kaznodziei. To jest piękne. Cieszę się z naszych kaznodziei. Ale siła Kościoła polega na tym, że 300 ludzi zna Słowo. I będzie go dalej przekazywać. To jest siła Kościoła. Taki Kościół może coś osiągnąć. Taki Kościół będzie zdobywał ludzi. Jeżeli te 300 osób będzie przyjmowało Słowo i będzie przepływ. Kiedy będzie rozumieć Słowo tak, jak ono jest napisane. A więc, moi drodzy, zagłębiajmy się w Słowo. Niech ta księga stanie się umiłowaną księgą. Aby móc przekazywać ją dalej. Czy dasz się namówić, by pozostać dłużej? Czy dasz się namówić, by pozostać dłużej? Słuchajcie, jest wiele sytuacji w życiu, kiedy jedną rozmową z sytuacji nie załatwisz. Rozumiecie mnie? Czasem bywa tak, że nawet już poświęcimy ten czas, spotkamy się z kimś, pogadamy, wysłuchamy, ale jedną rozmową nie załatwimy sprawy. Czy pozostaniesz dłużej? Czy pozostaniesz dłużej, żeby towarzyszyć tej osobie w procesie wychodzenia? Być może w procesie nawrócenia, w procesie szukania Boga, a może w procesie wychodzenia z jakiejś depresji albo komuś się grunt usuwa pod nóg. Czy zechcesz jej towarzyszyć?
Początkiem roku kiedyś miałem taki ciekawy telefon. Człowiek chyba gdzieś z drugiego końca kraju do mnie dzwonił i przedstawiał swój problem. Wierzący człowiek ze zboru. Opowiadał mi swój problem. Skomplikowany, dziwny, zakręcony problem. Nie wchodząc w szczegóły, wiecie, co mnie dotknęło najmocniej? On powiedział mi w ten sposób, że z wieloma ludźmi miał już po jednej rozmowie. Ale nikt się nim nie zainteresował tak naprawdę. Nikt nie pozostał dłużej. Nikt nie pozostał, by mu towarzyszyć. Jedna rozmowa. Bogu dzięki za tą jedną rozmowę. Ale bardzo często to nie wystarcza. Więc mój apel według Bożego Słowa. Przyjmujemy, dawajmy. Czy zechcesz pozostać z kimś dłużej? Kolejna sprawa. Czy w tym wszystkim całym procesie zaufasz Duchowi Świętemu, że to On poprowadzi sprawę? Wiecie, mamy pokusę przyspieszać. Mamy pokusę być nachalnymi. Przepraszam może za określenie. Ale coś wtłoczyć komuś, bo przecież tyle już słyszał. To już przecież jest najwyższy czas. Zobaczcie, jak Jezus to robił delikatnie. On zostawił czas Duchowi Świętemu, aby to Duch Święty przyszedł i w momencie najlepszym otworzył ich oczy. Jakże często my chcemy kogoś przypiec. Podkręcamy atmosferę. Typu wyjdzie za róg i może cię samochód zabić. To jest prawda. To może trochę mówię za żartem. Ale moi drodzy, zrozummy, że czy to w naszych domach do niezbawionych członków rodzin, czy do innych osób, moi drodzy, te kroki są najważniejsze. Mieć dla nich czas, mieć dla nich słowo od Pana, pozostać z nimi dłużej, a nie przyciskać ich żelazkiem. Bo nasza niecierpliwość, nasza nachalność może spowodować to, że oni w ogóle się zamkną. Ale miejmy dla nich czas. Ale miejmy dla nich słowo. Bądźmy dla nich przykładem. I ostatnia chyba sprawa. Czy zechcesz, czy pozwolisz ludziom chodzić wiarą, a nie oglądaniem? Co mam na myśli? Moi drodzy, mamy czasem pokusę, że kiedy zwiastujemy słowo, kiedy komuś coś mówimy, świadczymy, to mamy pokusę, żeby to jakoś udowodnić. Kiedyś słyszałem taki świetny obraz, że Boże Słowo jest jak lew. Mówiłem wam to już parę razy. Wypuść lwa z klatki, nie musisz go bronić. Świetnie sobie da rady. Pod warunkiem, że nie pozostanie w klatce. Prawda? Moi drodzy, mamy czasem pokusę, żeby coś udowadniać. Tymczasem wystarczy. Wystarczy przekazać, wystarczy powiedzieć. A kiedy przyjdzie sytuacja, że będziesz chciał czy powinien się modlić o chorego, rób to z wiarą. I rób to śmiało. Masz Boży autorytet. Ale pamiętaj, odpowiedzialność bierze Bóg, nie ty. Moi drodzy, dowodem na podążanie za Jezusem, dowodem naszej wiary jest Jego miłość. Jest miłość nasza w kierunku do Niego. A dowody czy cuda będą podążać za nami. Moi drodzy, bierzemy. Bierzemy. I to jest cudowne. Kochamy brać. Ale bądźmy otwarci, by dawać. Myślę, moi drodzy, że to, co też ostatnio dzieje się w naszym zborze, myślę o otwartych domach, jest też chyba świetnym miejscem, świetnym punktem odniesienia, gdzie te rzeczy możemy praktykować, gdzie te rzeczy możemy się uczyć. Może najpierw nawet w małych grupach, wewnątrz siebie, a potem wychodzić na zewnątrz, jakkolwiek. Moi drodzy, kończąc, chcę życzyć sobie i nam. Przede wszystkim, żebyśmy uchwycili tą jedną myśl. Uproś Go, by pozostał dłużej. A On to z radością uczyni. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.